Idziemy. Przekonania cukrzyka. Cukrzyk, który ma mózg zalany cukrem, ma mózg zalany hajtem. Idzie do NFZ-u i wymaga, bo mu się należy. On jest chory na cukrzycę i mu się należy. Jak ktoś dowie, że jest, jak się ktoś dowie, że jest chory na cukrzycę, kochanie, on potrafi się zachować u lekarza nawet chamsko. Czemu? No bo on jest chory. On ma prawo. Wiesz, o czym mówię? Nie, jestem grzeczna. A ja nie mówię o tobie. Ja nie mówię, że ty. Nie wiem, czy ty zauważyłaś, pewną taką cechę tych cukrzyków. Tu na sali nie ma cukrzyków i dlatego jest tak miło. Ja się przygotowałam, że będą cukrzycy i że będzie trzeba walczyć. Ja się przygotowałam do walki z cukrzykami. Czemu? Bo im się należy. Bo oni żądają, niech mi ktoś da lekarstwo na cukrzycę. Żebym ja wreszcie, dobrze, ja mogę przez tydzień, dwa pogłodować, ale potem ja chcę wrócić do tego, co było. Ja chcę moje szpagetki, ja chcę mój schabowy panierowany w głębokim tłuszczu. Chcę bez tego, to nie mówię. Ja chcę moją pizzę, chcę moją. To, co się dzieje z cukrzykiem i jak mu się zaproponuje, kochany, zamień to, co jesz, na coś innego. To, co on będzie robił, to on będzie wymyślał, na przykład kluseczki będzie wymyślał z tego, co może jeść. Czyli na przykład z mąki kokosowej będzie robił kluseczki, żeby to były kluseczki, żeby wyglądały tam, jak tamte kopytka. No. On jest tak przyzwyczajony do tego, co jadł, że on jest gotów, robić nawet parówki z mąki, z mąki dyniowej, bo mu wolno mąkę dynią, to on będzie parówki z tego robił. On będzie robił makaron z białka, będzie smażył naleśniki, kroił w paseczki, żeby mieć makaron, bo on kocha makaron. Cukrzyk to jest osoba, której się rzuciło na głowę i on będzie domagał się swoich praw i będzie żądał, bo on jest niewinny. Dieta to jest kara, tylko nie wiadomo za co. Dla niego dieta to są nie. A czemu to ja mam się zmienić? To medycyna powinna znaleźć na to rozwiązanie. Wstaje cukrzyk, mierzy sobie 180 na 100, nie jest źle, miałem już 480. Nie jest źle. Nie będziemy dzisiaj się tego martwić. No. A w ogóle to chcę powiedzieć, że to lekarze chcą nam cukrzykom odebrać przyjemność. Oni są naprawdę sadystami. Oni na przykład nie pozwalają nam, na Nutellę. To, co tak kochałem pół życia, bułeczka z maserkiem i z Nutellą, a lekarz mi tego zabrania. Czemu zabrania? No bo on jest złośliwa bestia. No, następne. I kiedy, jedyne za tym częściej, kiedy ja będę mógł znowu jeść tak jak dawniej? On gotów jest poczekać, ale kiedy będę mógł jeść? No, a ponieważ biorę lekarstwa, to mogę jeść wszystko. Bo jak łykam, to przecież mogę wszystko jeść. Lepsze. Autentyczna sytuacja. Jestem w Pradze Czeskiej z polską wycieczką. Pojechałem obejrzeć Pradę Czeską, Polacy. Widać. Insulinooporność i cukrzyca bardzo posunięta. 140 kWh. Cała rodzinka siada. Zjedli pizzę, zjedli frytki z jednego. I teraz są lody. I ta, która... Głowa rodziny, szyja rodziny, kobieta, zamawia lody, dużą porcję, ale przed porcją lodów bierze sobie... Wstrzykuje sobie glukozę, bo teraz będzie lody jadła. To trzeba z góry tego zaplanować. I dopiero lody. Zjada lody, jeszcze jedną porcyjkę glukozy. Dziecku? Dziecku też da porcyjkę, no bo insuliny. Nie będzie dziecku. Insuliny. A ja powiedziałem, że bo insulinę wstrzykuje sobie przed lodami i po lodach. Dziecku też nie odmówi lodów. Dziecku też i też porcyjkę insuliny dziecku. Bo ona najwyżej dziecku da więcej insuliny, ale nie będzie dziecku, że tak powiem, odbierała przyjemności w życiu. Dziecko też ma swoje 80 kg, już ma. Takie duże dziecko, szkolne, w wieku szkolnym.
kochani, jeżeli ktoś mi powie, że tutaj są jakieś resztki rozsądku, to ja naprawdę chciałbym się dowiedzieć. Bo jeżeli ktoś podaje dziecku jednocześnie i truciznę, i odtrutkę, to trochę odrobina rozsądku w tym jest. Pomogłoby tej odtrutki nie podać. Kochany, rozumiem, że u ciebie insulina płatność jest już daleko posunięta. Przyznaję, nie mam zamiaru dyskutować z ludźmi z insulinoopornością, ponieważ to nie dociera. Wiem, przeszedłem przez to, mnie samego dziwiło. Dziwiły mnie niektóre moje zachowania, niektóre moje wybory, jak byłem chociażby w Ciechocinku na leczeniu cukrzycy i moje wybory na śniadanie. Naprawdę mnie dziwiły i szczególnie to, co podawali cukrzykom, bo to był specjalny bufet dla cukrzyków dietetyczny. I cukrzyk przede wszystkim nie może pozwolić na to sobie, żeby mu cukier skoczył. To się, jak ma się zachować cukrzyk? Ma zjeść stosunkowo niewiele śniadanka, przygotować sobie kanapeczkę na zaś, i wychodząc ze stołówki dostanie jeszcze jabłuszko, żeby jadł możliwie często. Najlepiej jak cukrzyk je, podzieli te posiłki na jak największą ilość. Czyli nie 5 razy dziennie, 15, co pół godzinki troszkę, żeby cały czas być na tym rosnącym, coraz bardziej rosnącym poziomie cukru. Bo jak się stosuje do zaleceń lekarza, diabetologa, który mówi, że należy jeść małymi porcyjkami, ale jak najczęściej, najlepiej to w ogóle cały czas jeść, tylko powolutku dokładnie rzucić, to byłoby idealne. I dlatego cukrzyca jest nieuleczalna, gdyż te rady, które daje lekarz, powodują przeciwny skutek niż szansę organizmu na to, żeby sam sobie poradził z tym, czym jest zatruwany. Tu za chwilę jeszcze wrócę do kilku wspaniałych tych. Poza tym, jak się jest poza domem, to przecież można byleby niedużo. Poza tym, w święta to dieta nie obowiązuje, bo człowiek by się zamęczył. Moja ukochana ciocia, która ma cukrzycę od bardzo, bardzo dawna, od wieku, ale jak idą święta, to moja ukochana ciocia uważa, że święta są ważniejsze od cukrzycy. I to, ile potrafi ciocia zjeść, to, ile pierożków moja ciocia potrafi się wcisnąć w takie kolacji wigilijnej, bo ona kocha pierożki. No. To, jaką górę ciast potrafi w siebie wcisnąć w niedzielę świąteczną na Wielkanoc, a wtedy to jest i Pascha, i Mazurek. Już nie mówiąc o tym, że wcześniej były 4 kg różnych mięsi i adipos całkowity. Czuł się ugina. Jak wszyscy nażarci do nieprzytomności wstają od stołu, to uważam, sfotografowałem stół, jak wstali, widać było, że jest stół przygotowany dopiero do jedzenia. Słowo daje. Nie to, co przygotowują, okazuje się, że moja ciocia ma cukrzycę, natomiast jej ukochane córki nie mają cukrzycy, mają tylko lekką nadwagę. Znaczy żadna nie ma poniżej 120 nie cukru, tylko kilogramów. To jest rodzina insulinoopornych i powiedziałbym również rozumoodpornych. Jasne?
I dlatego ta choroba, według mnie, to się nazywa rozumoodporność. Nie tylko insulinoodporność. I teraz, życie bez pączków to nie życie. Chleba naszego powszedniego daj nam Panie i nam tego nie odbiera, bo chleb jeszcze nikomu nie zaszkodził. A w ogóle to na samą myśl o sałacie to mi się robi niedobrze. Znacie takich, nie? Bo sałata... Na królików. O! Mój dziadek w życiu nie zjadł niczego, co nie było gotowane. Moja babcia, jak mu gotowała sałatę, to ta sałata też była sparzona, był taki rzucony flak, bo on nie królik i nie będzie sałaty jadł. Bo chcę wam powiedzieć, że mówimy o cukrzycy, to jest tylko jeden z objawów, że istnieje jakaś choroba, to jest objaw cukrzyca. Natomiast ta choroba powoduje, że na akcie zgonu w ogóle nie podaje się jako przyczynę cukrzyca. Podaje się albo udar, albo zawał, albo się amputuje nogę, no bo jest martwica stopy. Nie podaje się, że przyczyną śmierci jest cukrzyca. Cukrzyca nie zabija. No bo to tak samo jak gorączka nie zabija. Nie gorączka zabija, zabija jakaś choroba, którą jednym z objawów jest gorączka. No. Jako objaw organizmu walki z tą chorobą. Dobrze. Ten cukier jest objawem, że organizm walczy, się broni. On się broni. Co należy zrobić? Należy jeść możliwie często, ale malutkie porcje. I odpowiem wam, kochani, że nie ma gorszej rady. Bo nie ma nic bardziej bzdurnego, niż jeść od rana do wieczora i należy się przed snem zrobić krótką przerwę, żeby rano od razu rzucić się na śniadanko, bo śniadanie jest podstawą wyżywienia jest śniadanie. No. Ja